prawodawstwem polskim. Został ogłoszony w Dzienniku Ustaw Polskim. Czyli traktat z Maastricht jest w tej chwili jak gdyby ponad polskim prawem, ponad konstytucją i to jest największe zagrożenie. No i bardzo, bardzo źle się stało, że właśnie zarówno prezydent, jak i wówczas ta opozycja, która mogła powstrzymać to podpisanie i ratyfikację tego traktatu, no nie stanęli na wysokości zadania. Najczęstszym argumentem jest to, i pewnie pytania też w tym kierunku pójdą, że nie można było zrobić inaczej, że trzeba było to zrobić, że musiał to prezydent Kaczyński zrobić. No, przypomniało mi się tłumaczenie z ostatnich dni również jednego z polityków tej samej formacji, z Prawa i Sprawiedliwości, że jak to on powiedział, ktoś musiał należeć do PZPR-u. I dlatego wiele milionów Polaków do PZPR-u nie należało, natomiast pan minister sprawiedliwości, wówczas jako prokurator w PRL-u, a obecnie czołowy polityk PiS-u, musiał należeć do PZPR-u. No jest to trochę dziwne tłumaczenie, że ktoś coś musiał jak gdyby zrobić. Może tutaj Marek. To znaczy, ja zadam takie techniczne pytanie, panie Arturze, żeby dwa techniczne pytania. Pierwsze, gdzie można ten tekst znaleźć, na jakiej stronie? Żeby go... To od razu odpowiem, no, można w wyszukiwarkę internetową wpisać rezolucja Europa Wolnych Narodów i panu wybije, czy na prawica.net, czy na bibuła.com, tam można znaleźć. I też drugie moje takie pytanie techniczne, o postawę pana Marka Jurka w głosowaniu i w tym chciałbym, bo dlatego, że tu mam tutaj autentycznego człowieka, który jest świadkiem, który może świadczyć, etc. Ani Marek Jurek, ani ja nie byliśmy wtedy posłami, bo to był właśnie, to był ten rok, kiedy przestawaliśmy być posłami. Przypomnę tylko, że batalia, zresztą głównie autorstwo Marka Jurka, ja nie byłem jej aż tak aktywnym uczestnikiem, ale batalia o zmiany konstytucyjne wzmacniające prawną ochronę życia, to ich apogeum przypadało na wiosnę 2007 roku i skończyło się ustąpieniem przez Marka Jurka z Urzędu Marszałka Sejmu i opuszczeniem przez niego, przeze mnie, przez kilkoro innych koleżanek i kolegów klubu PiS w kwietniu 2007 roku. A w październiku 2007 roku były wybory. Oczywiście my, występując z PiS-u, nie wiedzieliśmy, że te wybory będą. Notabene tak trochę na marginesie tej dzisiejszej dyskusji a propos tego, jak trudna jest polityka. Kiedy my występowaliśmy z PiS-u, to wiele osób z nami jakoś tam po cichu sympatyzowało, ale mówiło, no dajcie spokój, tak w środku kadencji występować z partii rządzącej, to nie jest dobry pomysł. To był koniec. No ale tego nikt nie wiedział wtedy, tak? Bo mówiono, lepiej tak z pół roku przed wyborami wystąpić. A to właśnie było pół roku przed wyborami, ale i tak nie przyniosło sukcesu, więc... Jakby nie ma takich metod niezawodnych, tak? My występowaliśmy pół roku przed wyborami, nie wiedząc, że to będzie pół roku przed wyborami, tak czy inaczej, one były jesienią 2007, my wtedy posłami nie zostaliśmy. Notabene przypomnę, że Marek Jurek wtedy w ogóle kandydował do Senatu, a ja z takiej ciekawej koalicji, którą nazywaliśmy politycznie Liga Prawicy Rzeczypospolitej, choć formalnie był to Komitet Wyborczy Ligi Polskich Rodzin, tylko on formalnie z mocy prawa wyborczego był Komitetem Partii LPR, ale myśmy go chcieli nazywać szerzej i ukuliśmy taką nazwę, też skrót LPR, ale Liga Prawicy Rzeczypospolitej i tam było środowisko LPR-u, ówczesnego mecenasa Giertycha, tego co ostatnio tam podskakiwał na tutaj z Komitetem Obrony Demokracji. Środowisko Janusza Korwin-Mikkego, wtedy jeszcze prezesa Unii Polityki Realnej, tej Unii Polityki Realnej, która dzisiaj jest reprezentowana w Sejmie, podczas kiedy pan Janusz nie jest reprezentowany w Sejmie, choć
jest w Parlamencie Europejskim, a więc LPR ten właściwy, UPR Korwina i właśnie część Prawicy Rzeczypospolitej reprezentowana przeze mnie. No ale tak czy inaczej, ten komitet wyborczy nie odniósł wtedy sukcesu, inne były nastroje społeczne, była to walka Platformy z Kaczyńskim, wtedy zwycięska dla Platformy, więc tak czy inaczej, w tych głosowaniach, o których tutaj mówię, ani ja, ani Marek Jurek, o którego jest pytanie, nie braliśmy udziału, chociaż to stanowisko Marka Jurka byłoby zupełnie jasne. On żadnego z tych kroków federacyjnych nigdy nie popierał. Natomiast tu może jeszcze takie dopowiedzenie do tego, o czym nasz organizator i prowadzący mówił, Rafał Mostakowski, mianowicie no to do kwestii właśnie wyższości prawa unijnego nad konstytucyjnym. Oczywiście to nie sam ten traktat to narzucił, bo to władza jurydyczna Unii Europejskiej sama siebie określiła jako wyższą od konstytucji. To zresztą pokazuje, jak Unia Europejska działa, że jak nie od tej, to od innej strony, tak? Jak on się wypchnie drzwiami, to wchodzi oknem. Nie dało się politycznie przepchnąć, przynajmniej w swoim czasie, wyższości prawa unijnego nad konstytucyjnymi prawami poszczególnych państw europejskich, więc orzeczeniem Trybunału Unijnego orzeczono, że to prawo unijne jest wyższe niż konstytucyjne i jakoś się wszyscy już do tego zaczęli stosować, aczkolwiek nie do końca, bo no, Niemcy bronią swojej suwerenności, znamy to orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego, który jednak poddaje prawodawstwo unijne kontroli właśnie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, no ale mamy też dalej idące kroki, jak bardzo niedawna decyzja rosyjskiej Dumy, która wprost nie tylko orzekła o samej wyższości w sensie hierarchii źródeł prawa, ale nadała rosyjskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu prawo oceniania aktów międzynarodowych w aspekcie zgodności z konstytucją rosyjską, czyli nie konstytucja Rosji ma się dostosowywać do praw międzynarodowych, tylko prawa międzynarodowe o tyle mogą być przestrzegane w Rosji, o ile są zgodne z konstytucją rosyjską. I to jest znakomite, suwerennościowe podejście. Oczywiście wiemy też, nawiązując do tego, że polityka nie jest rzeczą łatwą, że czasem trzeba ważyć sprawy, bo my z kolei mamy konstytucję, co do której nie czujemy, że jest konstytucją tak wolnych Polaków, że jest konstytucją, jakiej chcielibyśmy. Mamy Trybunał Konstytucyjny, do którego słusznie można mieć wiele poważnych pretensji, więc tylko, że to wcale nie znaczy, że powinniśmy jakby naiwnie myśleć, że jak mamy złych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, no to przyjdzie dobry sędzia ze Strasburga czy Brukseli i on to lepiej, czy mądrzej, czy sprawiedliwiej rozsądzi. No to jest oczywiście co najmniej naiwne oczekiwanie. Natomiast co do tej kwestii politycznej, o której mówił Rafał, musiał, nie musiał, no to ja powiem tak, ja nie chcę zbyt surowo oceniać Lecha Kaczyńskiego w tym sensie, że żebym powiedział, że tu nie było dylematu. Zawsze jakiś dylemat jest, bo różnego rodzaju, powiedzmy, naciski, ale to jeszcze pół biedy naciski, bo naciski trzeba znosić, ale też no, mogła stać za tym pewna kalkulacja. Mogła stać, tak? Na zasadzie takiej, że nie możemy prowadzić wojny w każdej chwili z całym światem, że od czasu do czasu jakiś front trzeba odpuścić, tak, jakąś placówkę wycofać, za to się wzmocnić i gdzie indziej walczyć mocniej, lepiej, skuteczniej, zwycięsko. Tak, tak czasem bywa. No, no, realna polityka na tym polega. Nie zawsze trzeba ginąć na pierwszej barykadzie. Czasem coś gdzieś kiedyś trzeba odpuścić po to, żeby ze zdwojoną siłą uderzyć ponownie. Więc ja sobie wyobrażam, że taką kalkulację można było prowadzić, że jeżeli ten traktat jest może tylko troszeczkę gorszy niż poprzedni traktat, ale dzięki jego podpisaniu, nie wiem, coś innego bardzo ważnego się stanie, no powiem, można takie kalkulacje prowadzić, tylko w mojej ocenie żadna kalkulacja nie wytrzymuje tutaj krytyki w takim mianowicie znaczeniu, że rzeczywiście z tego podpisania traktatu coś innego, dalece bardziej korzystnego wynikło. Ja nie znam, nikt nie zna, koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, czy obrońcy tej decyzji Lecha Kaczyńskiego nigdy nie przytoczyli żadnego politycznego faktu, decyzji, czy jakiejś
prawodawczej rzeczywistości, która by pokazywała, że za cenę podpisania traktatu coś innego, lepszego dla Polski się stało. Jedyny w sumie argument, jaki jest używany przez koleżeństwo z PiS-u, to jest właśnie taki, że musiał podpisać, bo naciski były tak duże. Ale to, w szczególności w ustach ludzi z PiS-u, jest zupełnie niewiarygodnym tłumaczeniem, bo ludzie z PiS-u przy różnych swoich wadach mają też pewną taką godną podziwu cechę, że potrafią różne naciski wytrzymywać. W dobry, jak coś dobrego robią i są na nich naciski, potrafią wytrzymywać. Nawet jak coś niezbyt dobrego robią i są na nich naciski, też wytrzymują. Jak decydują się tam prowadzić wojnę taką czy inną, choćby tę wojnę dzisiaj z Trybunałem. Wcale taką nieoczywistą. Ja nie jestem obrońcą Trybunału, już się o nim przed chwilą wypowiedziałem krytycznie, ale też jakby są pewne koszty tej wojny, którą PiS prowadzi. Też można by się zastanawiać, czy nie można było tego zrobić, nie wiem, lepiej, sprytniej, inaczej. Ale jak już poszli na wojnę, to tą wojnę prowadzą do oporu. To już nie ma przeproś. To już mogą się straszne rzeczy pomimo nacisków, dziać. Nawet pana Szulca. I pomimo nacisków, także pana Szulca, tak, PiS wytrzymuje. Więc absolutnie jakby jest niewiarygodne mówienie przez ludzi PiS-u, że oni jakiegoś tam nacisku nie byliby w stanie wytrzymać. To, że gdzieś tam coś gazety by się wyborcze obraziły na Lecha Kaczyńskiego, naprawdę nie jest to argument, że trzeba było, że musiał podpisać. Nie, nie musiał. Podjął taką, wydaje się, błędną, szkodliwą i do dzisiaj źle skutkującą decyzję. Andrzeju? Skąd ten traktat lizboński? To tutaj moglibyśmy się chyba spytać Alexa Jonesa, który prawdopodobnie by powiedział, że w ramach tego budowania New World Order, nowego porządku świata, to trzeba zbudować cztery unie. Unię Europejską, Unię Amerykańską, Północ-Południe, Unię Azjatycką, Unię Afrykańską. Australii gdzieś tam podczepić. No i cztery unie, no to się z tego wierzchołka pięknie, pięknie rządzi. Także ta unifikacja i budowa tego superpaństwa, no to jest po prostu, żeby bardzo łatwo rządzić, zarządzać naszym kontynentem. Poza tym, no zobaczmy, jeżeli się tworzy to superpaństwo, które no traktat lizboński w jakiś sposób konkretny jednak wzmacnia, to wypowiedź Szulca wczorajsza, no przecież w momencie, kiedy jest 100 rannych funkcjonariuszy, ludzie pokrwawieni w Niemczech, a on bezczelnie zarzuca, że w Polsce jest łamane, nie wiem, no wszystko jest łamane, prawda, bunt jest jakiś, no wręcz anarchia. I najlepiej skorzystać byłoby z ustawy 1066, ja się zastanawiałem nad logiką wprowadzenia tej ustawy 1066. I zauważcie Państwo, to może się na tym troszkę skupię, bo to jest w tej chwili, to jest, może być w każdym razie podanie braterskiej dłoni, jak to kiedyś było w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a teraz jesteśmy w Związku Socjalistycznych Republik Europejskich. Pierwszy Marsz Niepodległości to chyba z 5 lat temu. Niejaki, jeśli to komuś coś mówi, Adam Michnik razem z niejakim Sewerynem Blumsteinem w stanie wojennym, pamiętam, że to chłopiec był Kuronia w Paryżu, zaimportowali tu nam pasiaki, w pasiakach ludzi, Europejczyków, którzy nie mówili w języku polskim, dlatego że jeśli ktoś pamięta próby nawiązania kontaktu z tymi ludźmi, którzy w pasiakami blokowali na wysokości kościoła Świętej Anny przejście w Marszowi, to ci ludzie nie rozumieli języka polskiego. To tylko tak reaguje ktoś, kogo ktoś się zapytał, on tego języka nie rozumie. To byli ludzie w pasiakach z gwiazdami. Jednocześnie wtedy środowisko Gazety Wyborczej przygotowało 5000 gwizdków, z tego co pamiętam, Michnikowskich, prawda? Czyli to była ta pierwsza próba. Druga próba w ramach tego algorytmu, który doprowadził do tej ustawy 1066, to był kolejny rok, gdzie myślę, że się nie mylę, kolejny rok, jak krytyka, czyli ludzie też lewactwa, zaprosili takie, 2011. Tak, takie zaprosili takich znał Hitlerjugend. Wiem, że moja wnuczka się popłakała, bo synem poszła na krakowskie przedmieście, chciała grupę rekonstrukcyjną obejrzeć. Okazało się, że były wcześniej atakowane i opluwane mundury.
tych i z jakimiś pałami oni wskoczyli później do krytyki, prawda? Ta krytyka do dzisiaj jest doskonale przez panią Hannę Gronkiewicz dofinansowywana, z tego co kojarzę. Miasto dofinansowuje. Tylko w innym miejscu. Tylko, nie, czy w innym miejscu. Teraz tam są bandowcy. Ale to samo ugrupowanie. To był drugi ten element. Trzeci element, to był trzeci ruch. To było zarządzenie przez panią Hannę Gronkiewicz, że lewactwo może z tego busu z nagłośnienia 200 metrów od MDM-u robić swoją manifę od miejsca, gdzie Marsz Niepodległości się zbierał. Trzecia sprawa w ramach tych prowokacji, kolejny czwarty etap, to ustawienie wszystkich kamer Róg Żurawiej a Marszałkowskiej, gdzie tylko telewizja Trwam cały Marsz Niepodległości transmitowała, a kamery TVN-u i tych innych stacji były wszystkie ustawione tu na tym rogu, gdzie wtedy w tych zielonych takich zamaskowanych czapach wyskakiwali za policji, rzucali, cofali się i tak dalej. Czyli to była ewidentna prowokacja też przy wykorzystaniu służb, czy wykorzystaniu właściwie policji. No a kto tam ten zamaskowany w ramach tych takich grup zorganizowanych był, no to jest do wyjaśnienia. Myślę, że w ogóle tą sprawą powinna się zająć prokuratura, tą logiczną konsekwencją tych działań w przeciągu kilku lat. Ale dalej, chwileczkę, do Budki dojdziemy. Później były te, jak to się nazywają, to lewactwo takie, co te cegły na dachu, lofty? Skłody. Jak? Skłody. Skłody, to się, dobrze, prawda? Czyli znów wszystko było nagrane na skłody. Jednocześnie później, jak się okazało, no to Sienkiewicz poprzez prowokatorów podpalił tą Budkę. Później znów było jakieś prowokacyjne odwołanie marszu, ten marsz doszedł do końca, rozwiązał się na Agrykoli pokojowo i tak dalej, ale były też jeszcze wcześniej były te starcia właśnie na placu na Rozdrożu, jakieś prowokacyjne podpalenie samochodu TVN-u i to wszystko miało na celu, czyli w to była zaangażowana sama wierchuszka Platformy, czyli pani Gronkiewicz, pan Donald Tusk i pan Bronisław Komorowski, który w rezultacie jako prezydent doprowadził do ustawy, czy uchwały, czy ustawa, ustawa to jest ustawa, czyli on był inicjatorem tej ustawy, ale musiał mieć tą piłeczkę wystawioną nad siatkę, żeby z tej siatki zrobić ścięcie. I w ramach tej uchwały 1066, przecież to ostatnio bodajże przecież Niemcy i Francja, już dyskutowali gdzieś tam między sobą na jakimś szczeblu odnośnie ewentualnego wykorzystania tej ustawy, jeśli chodzi o zorganizowanie międzynarodowych sił takiego szybkiego reagowania ja to z 10-12 lat temu, czy z 10 lat temu mówiłem na falach Radia Maryja do profesora Jerzego Roberta Nowaka, że w konsekwencji powstaną właśnie takie siły szybkiego reagowania, że buntujących się Polaków będą tłukli Niemcy, Francuzi, Anglicy i odwrotnie tam do tych państw będą z kolei Polacy i inni. To jest taka moja refleksja, tylko nie wiem, czy pan się, jak pan to widzi, czy ten algorytm i te takie kroki, no bo wiadomo, że takich rzeczy się nie realizuje ad hoc. Tylko musi to być przygotowane, scenariusz, później realizacja. Ja w ogromnej mierze zgadzam się z Państwem tokiem myślenia bardzo tutaj przedstawionym zręcznie co do przebiegu wydarzeń i ich skutków. Bardzo często jest tak, że właśnie poprzez pewne ukryte sprężyny, tak, działania prowokacyjne dochodzi do dawania pretekstu dla późniejszych kroków zaciśniających rygory. Oczywiście wszystko też na tle takiej płynnej rzeczywistości społecznej, która nie zawsze jest do opanowania, bo jak tu wspominamy Budkę, to wie pan, no dzisiaj z perspektywy czasu mamy już prawie pewność, że to była akcja ministra Sienkiewicza, choć z drugiej strony ja, znając krewkość uczestników Marszu Niepodległości, mogłem się też spodziewać tego, że to jednak był jakiś tam element samoczynny, bo jednak będąc tam w środku, no to się widzi, duży entuzjazm. Że krew gra, tak? I tak dalej, więc to nie jest tak, że tam były wyłącznie prowokacje, ale
jeżeli jest napięcie społeczne plus prowokacje, no to dodaje wystarczającą mieszankę wybuchową. No i tak jak pan mówił, osoby się wprost przyznali. To jest kwestia taka, żeby obecnie prokuratura powracała do tych śledztw, które przecież w ogóle może zostały poumarzane. A są warunki polityczne, żeby można było wrócić, ale są też warunki polityczne, tu jakby klucz tego, o czym rozmawiamy, do uchylenia ustawy 1066, tak? No przecież posłowie PiS-u głosowali przeciwko niej, no to jak rozumiem, będąc większością parlamentarną, mają wszelkie instrumenty, aby albo ją znieść w całości, albo znieść przynajmniej w tych przepisach ustawy, które są no, szczególnie nie do przyjęcia, bo być może w ramach całej ustawy są jakieś tam zwykłe porządkujące przepisy, ale te, o których tutaj mówimy, po prostu należy je znieść. I to jest też pewna jakby próba wiarygodności dla PiS-u, czy jakby wtedy się sprzeciwił, a teraz machnie ręką, uzna, że już było, minęło, nie ma o czym dyskutować, czy jednak uchyli tę ustawę albo jej kluczowe przepisy. Nam chodziłoby o to, żeby uchylił. To jeszcze dodam, jak Platforma była pewna, że wygra. Bo przecież ten bank to ukręcili tak naprawdę w tym momencie w pewien sposób też przeciwko sobie, bo PiS to mógłby pięknie wykorzystać przeciwko lewactwu, jakimś tam demonstracjom i tak dalej. Także byli tu przekonani no, na 100%, że kolejne tam, kolejne wybory. Jeszcze dwie uwagi właśnie a propos ustawy 1066 oraz traktatu lizbońskiego. Po pierwsze, no oczywiście ta ustawa pozwala na działanie z użyciem również broni oddziałów obcych na terenie Polski. Natomiast, jak słusznie zauważyli niektóre osoby, dotyczy to wszystkich krajów w Europie. Natomiast wcześniej, bez tej ustawy, do posiadania i poruszania się po Polsce z bronią była jak gdyby przyzwolenie przynajmniej, nie było oficjalnej ustawy dla służb izraelskich, które ochraniały między innymi wycieczki młodzieży na marsze tak zwane życia do Oświęcimia, tudzież wcześniej współpracowały z powstałym w tym celu gromem podczas operacji przerzucania rosyjskich emigrantów do Izraela, bo to nie chodziło tylko o rosyjskich Żydów, ale w ogóle o emigrantów, gdyż mnóstwo ludzi, którzy nie byli żydowskiego pochodzenia, też skorzystało z tej możliwości i wyjechało wówczas. Więc o tym warto pamiętać. A druga rzecz dotycząca samego traktatu lizbońskiego, to się pojawiło 20 lutego 2008 roku w parlamencie niemieckim. Prawnik, profesor Zachs Schneider zauważył, że w przypadku wojny, zamieszek i przewrotów traktat lizboński dla właśnie działania tego rodzaju różnych międzynarodowych grup zbrojnych przywraca stosowanie kary śmierci. Czyli kara śmierci została niby zniesiona w Unii Europejskiej, natomiast ukryte jest w traktacie lizbońskim przyzwolenie, że ta kara jest jak gdyby dla tłumienia niezadowolonych Europejczyków, ich rozruchów, ich zamieszek, jak gdyby przywrócona. Ten profesor stwierdził, że klauzula jest czymś wyjątkowo skandalicznym, ponieważ wyraźnie została zamaskowana w traktacie pod osłoną przypisu do przypisu, i poza ekspertami nikt nie znalazłby jej i nie mógłby w stanie jej odkryć. Czyli po prostu było to bardzo sprytnie i przebiegle zrobione. Proszę bardzo, następne pytania. Tutaj może zadać jeszcze pytanie pana Artura. Uzupełnienie, akurat panowie o tym rozmawialiście. Ustawa, która została podpisana przez poprzedniego, Boże prezydenta właśnie, tutaj jak tam Rafał mówiłeś, była na terenie Polski właśnie możliwość służb obcych, nawet z użyciem broni, tak? Czyli tak jak właśnie no nasze tutaj środowiska patriotyczne, typu właśnie takie marsze i nie tylko, ale i Platforma poszła szerzej, bojąc się na przykład jakichś tam zamieszek. A teraz moje pytanie, panie Arturze, odnośnie tego może, żeby się nie cofać ciągle do historii i nie powielać tutaj panów, odnośnie wczorajszej wypowiedzi Schulza. Nie przypomnę sobie dzisiaj nazwiska, bo tylko mi przyleciało przed oczyma
jakiś też niemiecki polityk powiedział wręcz, że a propos tutaj traktatu Marszala, że my nawet jesteśmy zobowiązani integrować sprawy Polski, tak, z racji tego właśnie, że jesteśmy w Unii Europejskiej, z racji tego traktatu lizbońskiego, traktatu Marszala. I teraz moje pytanie do pana, jak pan myśli, jak się to rozwinie, bo mimo wszystko, tak, PiS-owi można zarzucać dużo, no ale chyba nie będziemy tutaj jego patriotyzmu, tak? Czyli czy jak pan uważa, czy pójdzie Kaczyński na totalne zwarcie z Unią, tak? Bo naprawdę wiemy, że to on rządzi, a nie premier Szydło. Czy pan uważa, że Niemcy, nie wiem, bardzo rygorystycznie, tak, do tego pójdą, z racji nawet tutaj Schulz ostatnio w tamtym tygodniu też mówił, że nie wiem, czy panowie słyszeliście państwo, taka wypowiedź była podczas obrady Komisji Europejskiej. My dajemy na polskich rolników, a oni nie chcą, czyli na nas Polaków, że oni nie chcą właśnie tutaj się solidaryzować z emigrantami, tak, nie chcą uchodźców. I teraz jak pan myśli, czy to będzie bardziej właśnie Niemcy postawią wszystko już teraz na jedną kartę, odkryją się całkowicie, bo wiadomo, do czego to wszystko zmierza, czy jednak myśli pan, że to będzie wyważone, bo na przykład też słyszę głosy krytyki wczoraj, czy tam parę dni temu, że a zwłaszcza po wczorajszym, że część na przykład tam unijnych tam demokratów, w cudzysłowie, tak, potępiło wypowiedź Schulza. Jak pan uważa, w którą stronę to teraz pójdzie, jak to się rozwinie? No, po kolei. Najpierw co do wątku Prawa i Sprawiedliwości, ja mówiąc o traktacie lizbońskim, jestem zmuszony krytykować PiS, bo to jest taka kwestia, w której PiS zachował się wyjątkowo niedobrze. Natomiast zgoda co do tego, że jest wiele różnych aspektów politycznych, gdzie można PiS chwalić, solidaryzować się z nim, czy przyznawać mu rację. To jest zupełnie jasne. Gdybyśmy mówili na inne dzisiaj tematy, to mógłbym wiele cieplejszych słów powiedzieć o PiS-ie, ale w sprawie traktatu lizbońskiego zupełnie nie. Natomiast